Powiem tak, nie przywiązuję wagi do sparingów, jeżeli chodzi o wyniki, chociaż na pewno zwycięstwa motywują zawodników, ale ja patrzę inaczej, bardziej pod względem szkoleniowym. No właśnie, jak byś ocenił dzisiejszy sparing? Jakby to powiedzieć, dobry sparing dla nas, dla sztabu głównie. Chodziło o to, żeby zobaczyć, jak zespół się będzie zachowywał z zespołami, które będą broniły i będą grały tak piłkę nam za plecy. I dzisiaj był to taki sparing, który miał nam pokazać, czy jesteśmy gotowi do tego, żeby bronić wysoko i przebronić się przed kontrami przeciwnika. No pierwsza połowa pokazała, że w tym zestawie raczej nie, a w drugiej już wyglądało to niebo lepiej i miejmy nadzieję, że jeszcze przytrenujemy, tym bardziej, że jest duże zmęczenie i że zespół złapie to, o co nam chodzi. Jeżeli chodzi o zawodników testowanych, jak się zaprezentowali? No powiedzmy w ten sposób, że zawodnicy testowani prawdopodobnie z nami zostaną tak czy siak. No dzisiaj wyglądało to, można powiedzieć, średnio, ale mówię, w tym momencie, w którym my jesteśmy teraz, nogi są nabite, trenujemy 4-5 razy w tygodniu, więc myślę, że dla nich jest ciężko, ale bądźmy dobrej myśli. Jak przygotowanie przede wszystkim fizyczne, kondycyjne? Czy było widać w niektórych braki? Jak to wygląda? Znaczy cały czas pracujemy nad przygotowaniem fizycznym, dlatego są ciężkie nogi, ciężko im się biegało, no ale to mówię, to jest ten moment, w którym mogą być nogi ciężkie, mają być ciężkie i tak to ma na razie wyglądać. Cieszy chyba na pewno Pana skuteczność. Chyba nieskuteczność, bo można powiedzieć w ten sposób, że w drugiej połowie mieliśmy tyle sytuacji, że powinniśmy strzelić przynajmniej, wydaje mi się, 6-7 bramek, no ale tej skuteczności nie ma, bo nie ma też tej świeżości. Jak nie ma tej świeżości, no to ta technika gdzieś ucieka i to zmęczenie powoduje, że sytuacje, które miał Karol, czy powiedzmy nawet Majcher, no to myślę, że w każdym normalnym spotkaniu by strzelili bramki. No dzisiaj przez to zmęczenie, które mają w nogach, tych bramek nie było, ale to cieszę, że te sytuacje mamy, bo gdybyśmy tych sytuacji nie mieli, no to byłby problem, a tutaj mimo wszystko zespołem, który się całą połowę bronił, my potrafimy stworzyć sytuację i to jest najważniejsze, a ta skuteczność, miejmy nadzieję, że przyjdzie. Jakie kolejne plany, kolejne przygotowania, kolejny etap przygotowań? No i już teraz powoli będziemy schodzić z obciążeń, z tego względu, że gramy ten Puchar Polski i chcemy mimo wszystko walczyć w tym pucharze jak najdłużej, więc troszeczkę będziemy odpuszczać. No bo nie ukrywam, mamy ciężki termin, z tego względu, że powinniśmy jeszcze ciężko trenować, a nie możemy tak do końca wszystkiego robić, bo 11 jest już puchar, więc będziemy trochę schodzili z obciążeń, żeby chociaż delikatnie świeżsi dzisiaj podejść do meczu pucharowego. No właśnie, do tego meczu pucharowego specjalnie się jakoś przygotowujecie? Znaczy, no bo nie tak ambicjonalnie też podchodzicie, tak jak Pan mówił tutaj, że... Znaczy, może nie w ten sposób podchodzimy, tylko no jeżeli jest ten puchar, no to chcemy się w nim godnie zaprezentować, najważniejsza jest dla nas liga. I idziemy bardziej w tym kierunku, no ale trochę obciążeń musimy z obciążeń zejść, bo jeżeli zawodnicy byliby tacy zmęczeni jak dzisiaj, no to byłoby nam ciężko grać 90 minut, więc skupiamy się na lidze, ale no puchar też jest ważny. Ale w takim upale też się bardzo ciężko gra. No tak, dlatego ja jestem bardzo zadowolony z postawy na pewno zestawów, który przyszedł w drugiej połowie, który musiał gonić wynik, który też pokazał, że można gonić wynik i można tworzyć sytuację i potrafić się wybronić z tych sytuacji, które były w pierwszej połowie. I miejmy nadzieję, że no... Też nie ukrywam, że szukamy zestawu zawodników grających z tyłu, w czwórce, w linii. Kto to jeszcze będzie, zobaczymy. Na razie są to tak zwane fazy testów z mojej strony. Patrzę, kto na jakiej pozycji może grać i jak której się sprawdza. No i na pewno dzisiaj sparing pokazał no, wiele mankamentów i wielu zawodników. No, zawodnicy widać nie zmęczeni, bo jeszcze trenują tutaj po meczu. Nie, to jest tak zwane rozciąganie. Po każdym treningu, meczu mamy 10-15 minut rozciągania. Mięśnie są zmęczone, trzeba je rozciągnąć, żeby się szybciej później zregenerowały. Dziękuję.